Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj czas na nowości, większe, mniejsze, nowsze, nie nowsze z Lidla. Pojawiło się dużo nowych produktów, takich niskowęglowodanowych, też reklamowanych jako wysokobiałkowe i chcę te, które dorwałam ostatnio w Lidlu, Wam pokazać. Część z nich jest też oczywiście w innych marketach, w Biedronce, więc dzisiaj o tym sobie pogadamy. Od razu mówię, że na ten moment jak nagrywam, to nie wszystkiego spróbowałam, więc powiem Wam o tym, co już próbowałam teraz, a później dogram i oczywiście też Wam powiem jakby w tym filmie o reszcie, bo te wartości smakowe myślę, że też są ważne. Numer jeden, jeżeli chodzi o słodycze. I teraz tak, oczywiście, że my nie jemy słodyczy w nadmiarze, że my nie powinniśmy się odżywiać batonikami, nawet niskowęglowodanowymi na low carb czy keto. Mam nadzieję, że to jest jasne. Natomiast jeżeli masz ochotę na batona, będąc na diecie niskowęglowodanowej, czy w ogóle, to myślę, że lepiej zjeść takiego batona z dobrym składem, który nie ma masy cukru w każdej postaci w sobie. I to jest po prostu dobre rozwiązanie. I mój numer jeden to jest firma Nix. I tych niksów, ja już Wam je polecałam, były w Biedronce i w Lidlu, dwa rodzaje. A teraz ostatnio pojawiło się ich mnóstwo i też pojawiły się takie ciasteczka. Też są smaczne, ale one nie są dla mnie aż tak dobre jak te batony. I są batony bardziej proteinowe, właśnie na przykład ten w wafelku, albo są nie wafelkowe, tylko takie bardziej batony typu, wiecie, Snickers. I ich jest naprawdę mnóstwo. Ja lubię większość. Bardzo lubię kokosowe, lubię właśnie te w wafelkach proteinowe, waniliowy jest bardzo dobry. No ich naprawdę jest dużo i po prostu polecam sobie przetestować, wypróbować, który Wam smakuje. One wcale nie są jakieś bardzo turbo drogie. Co ważne, mają białka mleka, więc nie dla każdego może będą dobre, ale nie mają zazwyczaj, nie znalazłam chyba żadnego tutaj składu, gdzie byłby gluten, więc dla osób, które też nie mogą spożywać glutenu, to jest dobre rozwiązanie. I są głównie słodzone erytrolem. No jak zjesz 5, to pewnie pójdziesz do toalety szybko, ale jak zjesz sobie jednego od czasu do czasu, to uważam, że to jest naprawdę bardzo dobre rozwiązanie i też Wam o tym mówiłam, od jakiegoś czasu można czasem spotkać lody Nixa i one też są bardzo spoko, mi osobiście smakują. I jeszcze są jedne słodycze otwarte, sorka, czyli właśnie te reklamowane teraz różne produkty wysokoproteinowe, to jest 14% bez cukru, właśnie takie oto wafelki. I one też mają dobry skład waniliowy, są bardzo smaczne i tutaj mamy, one są porcjowane, więc naprawdę zjedzenie sobie do kawy takiego jednego wafelka, czy dwa wafelki to jest chyba 80 parę kilokalorii, więc to też nie jest dużo kalorii i też to jest coś, co Wam mogę polecić. I żeby nie było, że tylko o słodyczach, to chleb, który jest dostępny, był dostępny online, też już od jakiegoś czasu jest w Lidlu, z firmy Balvitten. I co właśnie ważne, on jest bezglutenowy, czyli tutaj w składzie mamy wodę, nasiona lnu, słonecznika, konopi, taki wysokobłonnikowy też to jest chleb, dzięki temu łuski psyllium, mąka lniana, kokosowa, olej słonecznikowy, białko jaj, błonnik jabłkowy, całkiem spoko skład, no i to już jest gotowiec. Nie ma go może jakoś bardzo dużo, ale jeżeli chcesz taki gotowy, niskowęglowodanowy chleb, to zawsze możesz po prostu podskoczyć sobie do Lidla i też go tam znajdziesz, więc myślę, że to jest fajna opcja. A całą siatkę innych produktów będziemy testować i zaraz do tego przejdziemy, ale nie martw się, nie zjem wszystkiego naraz, mam nadzieję. Na pierwszy ogień idą batony proteinowe. Skład mógłby być lepszy, ale w miarę jest ok. 50% białka to dobrze. Smakują trochę jak krówki. Mamy różne smaki. Mojemu synowi smakowały mnie trochę mniej, ale i tak bardziej niż te, które teraz Wam pokazuję. Tutaj aż 35% białka, ale no skład i smak dość chemiczny. Już lepiej smakowało mi Oshi, chociaż w składzie też mamy chociażby pszenicę. Chipsy 50% białka, głównie z białka sojowego. Natomiast jeżeli chodzi o smak, to mnie
pozytywnie zaskoczył, bo są chrupiące i naprawdę w porządku, moim dzieciom też smakowało. Dalej coś do picia, drink kolagenowy. O kolagenie ostatnio rozmawialiśmy. Tutaj skład nie jest idealny, bo mamy chociażby acesulfam K, czyli tak jak w Coca-Coli, ale naprawdę bardzo smaczna rzecz od czasu do czasu. I zostały nam jeszcze keto ciasteczka, podobne są też w Biedronce. W składzie są naprawdę spoko, bo nie ma cukrów dodanych, a i tak są słodkie. Kaloryczność też dobra, ale nie są aż tak wysokobiałkowe. Przy okazji posiłku obiadowego, który był też na obok tych wszystkich pozostałych rzeczy, które Wam pokazałam, jako posiłek wysokobiałkowy, porozmawiajmy sobie o tym, na co uważać, bo nawet ja się trochę złapałam na to, że po prostu ten posiłek Joy Food Protein, danie gotowe, był w jednym miejscu ze wszystkim. Chciałam Wam powiedzieć tylko o smaku, ale dopiero w domu się zorientowałam, że muszę Wam powiedzieć też o składzie. Po pierwsze, mamy napisane, że jest to posiłek wysokobiałkowy, kurczak w sosie śródziemnomorskim z makaronem. Mamy informację, że w porcji jest 29,4 g białka, czyli prawie 30 g białka w porcji. Może to nie jest jakoś bardzo dużo białka na porcję, ale naprawdę spoko ilość jak na taki gotowy posiłek. I jest napisane niska zawartość tłuszczów, no to akurat nie jest problem, bo to co mogę Wam doradzić, to jeżeli kupujemy jakieś gotowce to nie, i jesteśmy na przykład na diecie nawet wysokotłuszczowej, to niekoniecznie musimy iść w posiłek, który ma bardzo dużo tego tłuszczu, bo tłuszcz dobrej jakości, czy to oliwy, jakiś olej przeciwzapalny, czy olej MCT możemy sobie zawsze dodać, możemy dodać sobie orzechy, czy inne produkty, które źródłem tego tłuszczu są. Natomiast jak kupujemy produkty z dużą ilością tłuszczu, to zazwyczaj ten tłuszcz dodany nie będzie jakiś super. Lepiej jest właśnie wybrać posiłek wysokobiałkowy, a niekoniecznie patrzeć na to, że musi być odpowiednia porcja tłuszczu, no bo tego tłuszczu możemy sobie dołożyć osobno. I jest napisane niska zawartość cukrów. I to mnie zmyliło, nie popatrzyłam na etykiety do tyłu. Jest też napisane bez lodówki, więc to jest coś, co na pewno takim osobom, które potrzebują coś zjeść na szybko, no to się przyda. Czy na diecie low carb, to zaraz Wam powiem. Ale przygotowujemy to w ten sposób, że albo na 2,5 minuty wrzucamy do kuchenki mikrofalowej, albo odgrzewamy sobie około 10 minut na patelni czy w garnku. Ja zrobiłam tą drugą opcję, bo nie mam mikrofalówki. W jednej porcji, to jest 420 gramów, mamy rzeczywiście tych cukrów nie jakoś bardzo dużo, bo 11,7 gramów. No to na low carb jest to do zaakceptowania. Natomiast cukrów, i oni tutaj napisali celowo cukrów, ale nie węglowodanów. I teraz mam nadzieję, że wiecie, że jak widzimy sobie te wartości odżywcze na etykietach, to mamy najpierw węglowodany, w tym cukry i jeszcze błonnik. Co to oznacza? Cukry to są cukry proste, czyli zarówno te cukry takie dodawane typu sacharoza, glukoza, fruktoza, ale także takie cukry proste, jakie występują naturalnie chociażby w białej mące. To są tak naprawdę węglowodany proste, a łącznie węglowodany to są, no też węglowodany wchodzą do tego złożone, które nie są wyszczególniane. I to, że mamy niecałe 12 gramów cukrów, to nie znaczy, że nie mamy mało węglowodanów, bo węglowodanów w tym posiłku łącznie jest 75,2 gramy. Ponieważ ten posiłek głównie, jak się okazało, składa się z makaronu, z pszenicy durą, ale jednak z makaronu i są to po prostu głównie węglowodany, a to białko w posiłku robi tam nam tak naprawdę filet z kurczaka, którego jest 19%. Więc to jest posiłek, który ma sporo węglowodanów, ma dużo węglowodanów, ma więcej węglowodanów niż białka, no ale producent napisał, że jest on wysokobiałkowy, natomiast ma niską zawartość cukrów, więc tutaj nie skłamał, ale że ja się już spieszyłam i po prostu ściągałam z półki, co tam jeszcze mogłabym Wam pokazać i przetestować, no to tego w ogóle nie zauważyłam. Na pewno plus za to, że to jest no proste, nie trzeba trzymać w lodówce, jednak to jest białko pełnowartościowe, bo zwierzęce, dlatego że jest to przetworzone w bardzo wysokiej temperaturze. Natomiast no pod kątem białka to nie jest jakiś duży problem. Swoją drogą skład jest całkiem niezły, bo tu nie ma dużo niepotrzebnych dodatków. Sos to jest 40%, głównie na wodzie, koncentracie pomidorowym. I właśnie ta makaron, który jest tak naprawdę, w skład jego wchodzi mąka, woda, olej rzepakowy, no i filet z kurczaka, więc skład jest dość czysty, no ale tak jak mówię, sporo węglowodanów, więc jak Wam zależy na tym, żeby węglowodanów mieć w posiłku mnie mało,
no to nie jest to najlepszy wybór, ale no nie skłamali, tylko właśnie trzeba wiedzieć, na co zwracać uwagę, bo posiłki wysokobiałkowe spoko, ale one czasem mogą być też wysokowęglowodanowe. No dobra, robimy test smaku. Trochę wysuszony, wiadomo. Wysoka obróbka termiczna. Ale sos jest w porządku. Ja lubię ostre rzeczy, więc dla mnie to w ogóle nie jest ostre. No porównałabym to do takiego przeciętnego posiłku z jakiegoś baru. Jest okej. Myślę, że wielu osobom może smakować. Ja lubię gotować. Lubię jeść dobre rzeczy, więc to nie jest coś, co chętnie jadłabym często i jakbym miała na skali od 1 do 10 ocenić, to powiedzmy, że daję taką słabą piątkę, mocną czwórkę. Nie, no jest w porządku, nie jest to, że to jest niesmaczne. Natomiast ja po prostu lubię rzeczy, które naprawdę są fajnie doprawione, smaczne i dla mnie ten smak jest ważny i zresztą nieraz moi podopieczni, czy jak kupujecie moje gotowe diety, to właśnie cieszy mnie to bardzo, jak dostaję takie informacje, że to jest smaczne. Nie ma za dużo węglowodanów, ale jest smaczne. Więc ten posiłek jest okej. Czy go zjem? Chyba nie. Zdecydowanie ta ilość węglowodanów do mnie akurat nie przemawia. Ale znowu, potreningowo to jest całkiem dobra propozycja, bo uzupełniamy węglowodany. Węglowodany złożone, prostych jest mało. Uzupełniamy białko, więc jeżeli nie masz innej możliwości i na przykład, nie wiem, idziesz rano na siłownię, robisz trening, a potem idziesz do pracy i chcesz coś zjeść, to jest posiłek, który będzie ok. No dobrze, to na tym zamknijmy temat najnowszych zakupów w Lidlu. Oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje ulubione rzeczy, propozycje, nowości, to piszcie w komentarzu, chętnie o tym z Wami porozmawiam i może też coś nowego, jeszcze dobrego poznam, o czym nie wiedziałam. Natomiast pamiętajmy, nasza dieta najlepiej, żeby była z takich prostych składników się składała w większości i ona naprawdę może być dzięki temu smaczna. Mamy mięso, mamy ryby, mamy jajka, to jest nasze źródło białka, mamy też orzechy, nasiona, to też dodaje nam troszkę tego białka, ale one też dodają dobrych tłuszczów, oczywiście warzywa, naprawdę powiedziałabym wręcz w dużych ilościach, to też może być dieta niskowęglowodanowa i wtedy to żywienie jest takie proste, jak dodamy dobrze to przyprawimy, zawsze można sobie dodać trochę inne przyprawy, zrobić bardziej azjatycki sos, zrobić dressing jakiś bardziej włoski itd., itd. To naprawdę nie będzie nudno w kuchni, ale nie bójmy się też tych takich gotowców, bo czasami po prostu można po to sięgnąć, czy jak nie mamy czasu czegoś przygotować, czy mamy ochotę po prostu na coś, no to właśnie taki miks będzie lepszym wyborem niż jakiś po prostu zwykły baton, gdzie tego cukru jest bardzo dużo. I myślę, że też nie mamy się co bać tych produktów, bo wiadomo, że to nie jest podstawa naszej diety, ale jeżeli one się znajdą nie w tych 80%, tylko 80%, to będziemy jednak starać się, żeby to było to nieprzetworzone jedzenie, ale w tych 20% rzeczy, które są smaczne, szybkie, może trochę bardziej przetworzone, to wciąż będzie super i wciąż będziemy robić lepiej niż niestety większość osób, no bo statystyki tego, co ludzie jedzą, są dość niepokojące. Także moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie znać, czy jakieś może inne sklepy warto, żebym odwiedziła. Przypominam, ja już nie mieszkam w Warszawie, ale w okolicy myślę, że większość sklepów, które Wy macie, również mam. Pozdrawiam ciepło. Do zobaczenia. Cześć!